Witam na moim kanale i zapraszam na, kurde, premierowy odcinek z trzeciej części TSW. Trochę mnie zaskoczyła ta premiera, myślałem, że jakoś będzie 9, chyba dopiero rzucać. Ale nic, to intro na początek widzę. Znaczy widzę, ale niezłe intro było. Myślałem, że coś dłuższego będzie. Dobra, przyjrzyjmy się. Cóż my tu mamy? Nowy wygląd menu. Kurde. Profil mi przyniosło. 106 level. Ta. Spoko. Cóż my tu mamy? Mistrzowskie nagrody. Wiadomości. Aha. Sklep. Jak sklep wygląda? Są stare trasy, ale nie dało się ich pobrać. Widocznie może gram przed premierą, jeszcze ich nie ma w sklepie. Fajnie się dogrywa, widzę. Te cztery trasy na górze mam, jakby dostałem z grą. Tu jak patrzyłem, tą trasę na przykład mam, ale nie da się jej kupić na przykład. Jeszcze, z tego co widzę. Jakiś błąd. Widocznie, tak jak mówię, nie ma jeszcze premiery gry oficjalnej, no i dlatego się nie da. No ale dobra, pierdziu. Jak tu się zaczyna, panie kochany? Do pociągów twoja kolekcja to? Zajezdnia, wybierz trasę, podróże kolejowe, szybka podróż. Panie kochany. Podstawy, szkolenie. Jak się mapę na przykład wybiera? Wybierz trasę. Aha, dobra. Czyli tak jak mówię, są cztery trasy na razie i centrum szkoleniowe. Zobaczmy, co to centrum szkoleniowe. Rozkład jazdy, przejść. Do realistycznego rozkładu jazdy, scenariusze, moduły szkoleniowe. Kurde, co to jest? Chodzenie. Chodzenie, będę się uczył chodzić. No dobra, walić to. Co to jest? Tu nic nie ma jeszcze. W tych centrach szkoleniowych. Co za lipa. No słyszę, że deszcz zaczął padać. Dobra, zobaczmy trasę, którą na pewno znam. Czyli to. Rozkład jazdy, scenariusze. Scenariusz. Aha, czyli razem z przeniesieniem profili mi też scenariusze poprzenosił, które zaliczyłem. Fajnie. To nawet nie będę wiedział. Dobra, ale weźmy... Co to było pierwsze, kurde? Swoją drogą trochę jest tych scenariuszy, których nie przeszedłem. Ale okej, weźmy przejazd ekspresowy. Kurde, jeszcze nie umiem w te menu nowe. Ale chcę zobaczyć, jak ta grafika super wygląda. Po prostu ta ekscytacja, nowy silnik, w ogóle nowa część. Nowe cienie. Coś czuć różnicę. Siema. Ciekawe, czy ludzie się pozmieniali, czy też ich klonują. Kurde. Jadę, pierdziu. Kurde. Wyświetlacze. 2 lata robili tą część. Dobra, zamykaj gaśnicę, spoko. Teksturki, spoko. Ostre. Aha, kluczyk wsadzamy.
Wszystko po staremu. Ty, no a jak to się przełącza? Jest ściółka w tym? Aha, kluczyk wyjąłem. Spoko. Neutralne. Alarmy. O, normalnie, jaki kokpit. Pantograf w górę. Co, gdzie? Panie, tutaj mam się. Naciśnij... Kurde. Co ty do mnie mówisz? Naprzód. Okej. Drzwi mamy po prawej. Wyczes. Jak tam wygląda w środku? Spoczko. Elegansiara. Przyjmujemy pasażerów. Kurde. Trzeba przyznać, że 60 klatek jest na 100%. Jestem ciekawy, jak daleko renderuje obraz. Kurde. Już widzę. No, ale nie jest tak źle. Zajdźmy trochę z hamulca. Kurde. Normalnie nowa część pociągów. Coś czuję, że kilka następnych odcinków to zaspamuję tylko pociągami. Ale taki urok. Nic nie odegrał, tylko w pociągi. Dobra. Zablokowane i... Serio muszę wciskać? Dobra, jedźmy. Jak on rusza? Ej. Cienie na kabinie, spoko. Miasto jak miasto. Renderujesz dalej trochę te cienie? Tu jest ta linia, ale okej. Jestem ciekawy, jak wjadę do tunelu na przykład, czy sobie już poradzili, żeby światło realistycznie się rozchodziło w tunelu. Czy tutaj gdzieś jest linia renderowania? Jaka woda, jak nie woda. Jakby tu lód był. Kurde. Ale powiedzmy, że to jest jakby stara trasa przeniesiona. Trzeba by zobaczyć jakąś nową. Nie wiem, która tu trasa nowa jest. Do tej gry. Ślady tego. Na szybie są. Po wycieraczkach. Spoko. Okej, cienie w kabinie fajnie padają. Ciekawe, czy się będzie dźwięk przycinał, jak w poprzedniej części. Oby nie. Ale na razie spoko. Spoko to wygląda. Ja tam się jaram. Ciekawe, jak w tunelu będzie. Tylko czy ja mam światło w ogóle zapalone? W tym badziewiu? Kurde, w badziewiu. Ja no, fajnie oświetla. Okej. Okay. Się mi podoba. Chyba tak w dwójce fajnie nie oświetlało. Zegary są spoko. Może mam traumę jak z tym, z TGV, że zaraz mi każe prąd przełączać. Dobra. Bujaj się, Stefan, szybciej. Spoczko. Mógłbym światło w kabinie zapalić, ale po siemku nie wiem, gdzie mam ten przycisk. Właśnie tu nie działa latarka czy coś. Nic nie działa. Bracie. Lubię pociągi. Przynajmniej grać też.
Nie znam się, co prawda, na pociągach, ale czy to ważne? Czuję się, jakbym w metrze jechał. Mam nadzieję, że na premierę wejdą ten trasy troszeczkę w tym trybie wstecznym. Też bym chętnie zobaczył, jak stare trasy wyglądają na tym. Nowe wstecznej kompatybilności. Naturalnie, żeby było fajniej zobaczyć już trasy, które są pisane pod tą część. Ale na to przyjdzie poczekać. Znaczy, no zakładam, że ta trasa była przepisana pod ten silnik już tak na 100%, ale cholera jej wie. Kurde. Ciekawe, jak tam pasażerowie się trzymają. No normalnie podziwiam grafikę w tunelu. Niezłą trasę wybrałem na pierwszy odcinek. Wyjedź mi z tej rury, kurde, z tego tunelu. Człowieku. Ale spoczko, spoczko. Żeby w 22 roku się podniecać ostrą teksturą na monitorze. Z czego to doszło? Kurde, no ale na serio mógłby wyjechać. Chciałbym zobaczyć, jak otoczenie wygląda. Chyba na następny odcinek, następną trasę wezmę ten... tą lokomotywę parową. Spirit of coś tam. Ale przynajmniej tunel fajnie wygląda, jak już wyjeżdża. Okej. Okay. Wow. Teraz to wygląda jak ten... jakbym... naprawdę jechał. Prawie fotorealistyczny obraz. Nie no, super zrobili. Dźwięk też fajnie działa. Podoba mi się. Oślepienie oczu, taki ten efekt, że w ciemnicy coś wyjeżdża na jasne. Tereny, kurde człowieku, za szybko. A, bo z górki jest. Takie cudno. Już mi zarypało punkty, ale nieważne. Mogę się popodniecać. Jazdą w tunel. Przypuszczam, że tak to w mecze wygląda. Gra. Znaczy jazda. Ale spoko, nie przebijają żadne tekstury. Jest fajnie. Nawet taka jazda w tunelu potrafi uszczęśliwić. Kurde no. Dajcie coś na zewnątrz, ludzie. Bo może ten... znajdę przycisk, gdzie tu się światło odpala. Nie, dziwi, nie chcę po lewej. Kurde, jakbym wiedział, że będę jechał w tym... tyle w tunelu, to bym sobie jakąś lampkę odpalił. Panie kochane... gdzie tu jest... jakaś lampka? Cokolwiek. Super. Powinien być jakiś guzik, co jest podświetlany, że zapal światło, no jak można po siemku trafić. A, super. Hamulec awaryjny. Też powinien się świecić jak su jajca. Przecież on powinien wiedzieć, gdzie co powinien wcisnąć. No dobra. Nie znajdę światła po ciemku. Jak tunel, wyjazd tunelu widoczny z daleka. Spoko. W dwójce był z tym problem. To widzę, jest lepiej.
zdecydowanie. I teraz oślepiające światło. Takie mam wrażenie, jakby ten podczas jazdy, że próbuję 60 klatek utrzymać, to trochę się to niewyraźne robi. Ale nic to. Jestem ciekawy właśnie, jak będzie jakieś zachmurzenie czy coś, jak będzie cień się pokazywał. Ale chyba gdzieś tutaj się pokazuje. Powiedzmy, że nie ma idealnie, no okej. Okay. Właśnie się podniecam. 8 mil, dobra. Przejadę zaraz. No, spoczko jest. I tam się podoba. Powiedzmy, że daleko do orgazmu, ale... ale jest spoczko. Tam oczywiście muszą budować jakieś miasto. I dostałem w łeb od kładki jakiejś. Spoko, spoko. Tu się zmieniało kamery, tak, dobra. I pojechał. Spoczko. Dobra, trzeba zwolnić, bo będę płakał zaraz. Ameryka, ciekawe jak ten... jak zmienne warunki pogodowe wyglądają. Jedzie kolega. A właśnie, światła se poszukam. Gdzie tu może być światełko? Temperatura... chłodzenie... to jest to. Panie, gdzie tu światło masz? Są co, wycierasz kurde? Aha. Gdzie ty masz, człowieku, światło? Tu jest oświetlenie. Nie, wycierasz. Kurde. To jest co, oświetlenie tego, no. Refrektory. O, tu jest światło kabiny, kurde, człowiek. Światło do czytania. I można było tak jechać. To 70. Dobra, weź tam trochę ten. Przyspiesz. No i teraz jest... mamy oświetlone elegancko. Ej. Zwalniamy, kolego. Nam punkty zabiera. W sumie 2 mile, ja 200 zapinam. Człowiek. Wywali mnie. Normalnie. O, ale żółte jakby ten. Nie zabiera mi punktów. Czyli pokazuje mi 160, żeby jechać. Za chwilę będzie 130. No to jakby za chwilę. Okej. I znowu wyjazd tunelu mnie oślepi. Ej, to już jedna mila. To już nie przelewki, panie kochany. Trzeba zwalniać. Szkoda, że ma hamulec od razu... na 3. Jakoś tak ostro.
podoba mi się, dźwięk jest wyjebisty. Nic się nie przycięło jak na razie. Zasięg rysowania jest... No... Taki se. Zobaczymy na innej trasie, jak będzie jakiś śnieg albo coś. Myślę, że ogram zaraz jeszcze w tym odcinku kolejną trasę. Gdyż jestem ciekawy. I parkowanie. Czy uda mu się? Nie udało mu się. Znaczy się udało, ale ten, no. Jeden punkt mi zabrało, trochę za blisko zahamowałem. Znaczy za daleko. Ludzie cienie zostawiają. My god, dobra, neutralny, czyli kurde, czemu ty kluczyk wyjmujesz? Przez 2 sekundy. Proszę się bardzo. A to muszę przez 2 sekundy przytrzymać. Serio? Zablokuj drzwi. Czy pantograf opuściłem? Drzwi zamknięte. Tu jeszcze będzie coś? Panie kochany. Zwiększ moc. Wiesz, myślałem, że koniec. Zaraz. Obrać. To jeszcze będziemy jechać. 15 minut. Nieźle, nieźle. No to jedziemy. W takim wypadku, żeż jak mi każe. Dla mnie bomba. Czyli inna trasa wpadnie w kolejnym odcinku. W takim wypadku, żeż... Tu już trochę zaczyna lagować. Czyli jakby to powiedzieć, w pierwszej ekscytacji, pierwszymi minutami już zaczynam dostrzegać pewne niuanse ujemne. Kurde, ta trasa była w poprzedniej części, więc raczej nie jest taka stuprocentowo nowa. Czy to jest w ogóle jakaś trasa? Że ten jakiś kajun czy coś jest nową trasą? Wezmę ją na następny odcinek. Bo wiadomo, no, stara trasa przeniesiona na nowy silnik, czy tam na nową część, nie będzie taką trasą jakby pisaną od podstaw na nowym. To już zauważyłem, jak były przejścia z pierwszej części do drugiej. To te trasy z pierwszej części, no, takie sobie były. Więc przypuszczam, że to będzie podobnie. No ale i tak spoko jest. Co prawda teraz, no, troszeczkę klatkuje. Chyba, że jeszcze patcha premierowego nie było na przykład. No ale chyba... Tak, i te się dorysowuje tak, jak nie lubię. Ten cień jest jasno i widać linię cienia. Myślałem, że trochę sobie z tym poradzili chłopaki, no ale cóż.
Zaraz będzie, że kosmetyka jak zawsze. Ajajajajajajaj. ...360 yardów. To nie jest jakby to jakaś taka stacja już końcowa. Jeśli dalej nie da jechać, ja będę musiał... ...cofkę robić. Chyba, że się mylę. Może teraz mi się uda dobrze wyhamować. Nigdy nie wiadomo. Mam nadzieję, że ten, jakby w kolejnej części ten silnik pozwoli na robienie zdecydowanie dłuższych tras. No, panie, panie, dajesz, dajesz, dajesz. Dwa yardy da, dobrze. Drzwi mamy po lewej. Proszę państwa, jak on jeździ? Co za cudowne tekstury. To działa? Wyświetlacz? Chyba nie. Car stop. Proszę państwa. Już muszę się przyjrzeć ludziom, jak wyglądają. Blokujemy. I jadymy. Za 10 minut mamy być. Dobra. Z czwórki może startować człowiek. Tunele, tunele. Dobra, no, no największym plusem dodatnim, jakby to można powiedzieć, jest to, że stare trasy się przenoszą z poprzedniej części, które nabyłem za duży hajs. Ale jak widać było na początku, jeszcze nie są dostępne. Może dlatego, że przed premierą gram, no ale tutaj obraz troszeczkę skacze. Tam w menu widziałem, że można ustawić 4K albo HD. Muszę zobaczyć, jak w HD ta gra wygląda, no ale... Kurde. Powinna spokojnie w 4K iść, no już bez przesady. Ale jeżeli w HD by był zwiększony zasięg rysowania tego cienia, to bym chętnie obadał. Proszę państwa. Bujaj, Stefan, bujaj. Osłona. No może bym ten opuścił osłonę, to bym miał więcej klatek, bo by nie musiał renderować. I mamy samochód po lewej. Przynajmniej był. Tak wygląda, że im dalej w las tą trasą, tym wyraźniej grafika laguje. Nie fajnie, nie fajnie. Może i tak, panie kochany. Kolega z naprzeciwka nadjeżdża. Dobrze, że przynajmniej dźwięk jest fajny. Okolica w sumie też może być, no tylko mogłoby tak trochę nie rwać. No i krowy są, kurde. Mało tych krów. No wygląda, jakby się ten chmurzyło. Może te zmienne warunki pogodowe, kurde. Poczuję zaraz. Było chyba słonecznie, teraz już mamy chmurki.
wyraźnie się ściemnia. Właśnie, którą my mamy godzinę? Znaczy, no tak, no jest 5:38, ale... Aha, on tu ma godzinę. Takie cudo. Tak trochę wygląda, jakby się mgiełka robiła. Chyba tym jeździłem. Kiedyś. Jedziesz, jedziesz. Ale boi nie jedziesz. Się tak rozglądam, jakby tak. Zaraz. To chcę zgasić. Chyba się zegary trochę. Nie, to taki jala cień. Dobra, niech będzie. Dobra, bo nie patrzę na trasę. Ale tu cień się też już baguje trochę. Mają co chłopaki poprawiać na taki urok premierowych gier. Że jeszcze muszą coś dopracować. O, zobaczymy jak będzie w tunelu. To oświetlenie, które teraz wstawiłem. Czy tak. Okej, czyli do czytania to tu oświetla. Okej. Się mi podoba. Nie świeci mi się cały z tyłu, ale to co najważniejsze jest ok. Mil/godzinę niedługo. Można się skontaktować, a to co to? Sygnał dźwiękowy. Chyba nigdy nie używałem. Dobra. Światło ciemno, światło ciemno. To jeszcze ray tracingu nie zrobili w tej części. Może przy tym... Przy Xbox Series X2 będzie. Ciekawe w sumie jakby ta gra, jak ta gra na PC-cie wygląda na pełnych detalach. O. Ale raczej jak kupiłem na Xboxie, to raczej na PC-cie mi się nie pokazało. Są jakieś takie gry, Subnautica na przykład, jak się kupi na konsolę, to też jednocześnie jest i na PC-cie. To jest fajniejsze. Dobra, ty zwalniaj, człowieku. Bo to 15 mil to za chwilę będzie. I... Nie. Nie mogę odpuszczać, gdyż ponieważ... Przekroczę, dobra. Mamy 15, się wyrobiłem. Przepięknie wjeżdżamy gdzieś. Ciekawe, czy to są budynki mieszkalne, czy jakieś biurowe. Bo nie wiem, czy bym chciał mieszkać przy takiej tej linii kolejowej. Znaczy, no tak jak wspominałem, lubię patrzeć na pociągi, ale... Człowiek jak chce sobie pospać, jak ktoś tak inny, a pociąg by wjeżdżał i tak tymi kołami skrzypiało. To może by... No, się nie wyspać. Mamy 2 minuty jeszcze na dojazd.
No ale pan to tak za blisko tej krawędzi idziesz. Dobra, bo już myślałem, że sami faceci chodzą. Okej, dojeżdżamy. Nie śpieszy mi się, więc mogę sobie tam doszłapać się spokojnie. Wycelować. Dobra, chyba wycelowałem. Tu mamy windę. Aha, ona tutaj, dobra. Proszę pana, ale pan żeś ubrany. Tu mamy kolejny składzik. I pojechał pierwsza klasa, kurde. Ameryka, normalnie. No ale widzę, że pasażerowie się klonują. Okej. Kurde, miałem minutę, mogłem wyjść, popatrzeć, jak to wygląda. O, ale tu ludziska idą. A tu co jest? A, schody. Dala. Okej. Wpadłem kamerą do środka niechcący. No spoczko, spoczko, nie powiem. Kolejny jedzie. Pierwsza klasa. Spoko. Dobra, będziemy zamykać zaraz. Aha. Chyba jednak nie, bo kończymy. Neutralne to mamy tutaj. Jakie dra? Co to jest? Panie, ja się nie znam. Ustawić nie może maksymalna siła hamowania. Okej. Wyłączony. Czy nie włączyłem? Kurde, no. Aha. Wyjmij kluczyk. Pykuś. Zajdź z pociągu. To jednak się przejdę. Okej. Zamknijmy drzwi. Dziękujemy za obsługę tego połączenia. Sprawdźmy, jak ci poszło. Pewnie, pewnie. Chętnie zobaczę, jak mi poszło. Jakie wykresy teraz dają, proszę bardzo. I tak miałem już tu złoty medal, więc zasadniczo mnie to tam wali. I tyle? Okej. Następny scenariusz. Powiedzmy, że nie. Zobaczmy jeszcze, jak menu wygląda tak do końca. Ej, mój profil trasy. To są trasy, które mam teraz dostępne. Ta przełęcz Kajon, mi się wydaje, że to jest coś nowego. Spirit to wyszło niedawno na część drugą. Też w to jeszcze nie grałem. Zastanawiałem się, czy kupić i dobrze, że nie kupiłem, bo w tej części dostałem jakby w komplecie. Muszę zobaczyć te centrum szkoleniowe, z czym to się je. To już dzisiaj pojechałem. Tak jak mówię, to chyba pojadę w następnym odcinku tę trasę. Wygląda chyba, że będzie jakiś śnieg czy coś. Na live tu mamy to, wiadomości. To tydzień, nowe filmiki, transmisje. Sklep. Tak jak pokazywałem, nie da się jeszcze nic kupić. W stawieniach. Wyświetlacz. Jakieś badziewie, sterowanie ogólne. Muszę tu spróbować w HD pojechać.
i zobaczę, czy jest jakaś różnica. Bo może być tak, że w HD będzie więcej szczegółów, jakieś może bajery, rowery. W dźwięku to się chyba nic nie zmieniło. Dobra, czyli nie będę przedłużał. Wiadomość. To chyba ja teraz gram trochę wcześniej. 4 dni. Czyli gra 6 startuje. Co? Spoczko. Nie mogę pograć wcześniej. Dobra. Dzięki za obejrzenie tego pierwszego odcinku z nowej serii, można by powiedzieć, bo z części trzeciej to ustawię to jako nową serię. No i tak jak wspominałem, w następnym odcinku pojadę tym w śniegu czymś. Mam nadzieję, że będzie śnieżyca i zobaczymy kunszty i tej nowej części, gdzie miały być zmienione warunki pogodowe. No a tymczasem jeszcze raz dziękuję za obejrzenie i zapraszam. Hej.